W tym kursie skupiamy się na HTML-u, czyli tworzeniu struktury strony internetowej, oraz skupiamy się na CSS-ie, a właściwie powinienem powiedzieć, przede wszystkim skupiamy się na CSS-ie, czyli tworzeniu wyglądu naszej strony. Bardzo chcę, żeby po tym kursie uczestnik, czyli Ty, potrafił zrobić z głowy prostą stronę internetową. Byś rozumiał to, co robisz i wiedział, jak osiągnąć cele. Czyli co robić, by dany element był w tym miejscu, a dana sekcja wyglądała tak. To wymaga poznania bardzo wielu aspektów związanych ze stylami CSS. Super, tym się właśnie zajmiemy. Nie ma sensu, byśmy teraz szczegółowo omawiali, co będziemy robić w poszczególnych dniach, bo po prostu będziemy to robić. Opanowanie tych dwóch technologii, czyli HTML-a i CSS-a, jest pierwszym krokiem do pracy jako frontend developer, ale samo w sobie pozwala już tworzyć proste, fajne strony internetowe. Oczywiście ten kurs nie wyczerpuje tematu użycia CSS-a i HTML-a. Ma on być jednak dobrym fundamentem pod dalszy Twój rozwój i wierzę, że będzie on dla Ciebie niczym start statku kosmicznego. Ta wiedza nie będzie jeszcze wystarczająca, by dotrzeć do Księżyca czy innej planety, ale pozwoli oderwać się od Ziemi, pokonać grawitację. Ta metafora mi się bardzo podoba. Ten początkowy opór jest najsilniejszy. Potem będzie już zdecydowanie łatwiej, choć oczywiście nadal będzie bardzo trudno. Mam nadzieję, że lubisz wyzwania, że lubisz pokonywać problemy, rozwiązywać je, ponieważ praca web dewelopera, praca frontend dewelopera czy praca programisty to częste problemy, to częste sytuacje, w których musimy sobie radzić, w których musimy znaleźć rozwiązanie. I wierz mi, to daje dużo satysfakcji.